od Ulmu nach Schwachem. I to już 17 sierpnia 1525 roku. Ohne eine zu große Koalition. Jak to zrobiłem, zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Wybrałem Ulm nie ze względu na tą katedrę, którą mamy, bo w sumie o niej nieważne. Nie ze względu na ideę, bo w sumie też są nieważne. W sumie tylko po to, że będzie fajnie to wyglądało na miniaturce. I dlatego też, że jest odpowiedniej kultury, a mianowicie mamy kulturę szwabską, Szwabian, jakkolwiek się to wymawia, i możemy utworzyć właśnie Szwabię. A ten kraj może zostać stworzony przez dowolny kraj kultury fioletowej. Pogramy też jako wolne miasto, przynajmniej przez chwilę, co oznacza, że jesteśmy republiką i tak będziemy grali jako republika, nawet przez dłuższy czas, tylko że nie jako wolne miasto. Przywileje dla Stanów to tańsi doradcy, punkty, monarchy points z każdego rodzaju. W przypadku burgerców jeszcze wszedł prestiż oraz oczywiście supermancy over the crown jako nobility. Władca początkowy Ulmu jest totalnie losowy, więc możecie sobie tutaj parę restartów wybrać na początku, aż będzie na przykład 666 30-letni. Mnie się nie chciało, construction cost jak najbardziej mi pasuje na początku. Jako modyfikator nie mamy żadnych lepszych doradców, więc też możemy porozdawać jedynkowych, którzy nam pasują najbardziej. Ukrążę improve relation jest jak najbardziej na propsie i przydałoby nam się jeszcze moral, ale że ich nie mamy, no to bierzemy defensywę naszych fortów. Rekrutujemy 1 grudnia naszą wolną kompanię. Mam ich nawet kilka, jak fajnie. Klikamy też misje na dodatkowe morale, zawsze na propsie. I patrzymy, kogo możemy zaatakować z naszych sąsiadów. Augsburg jest łatwym celem. Memmingen to wolne miasto, więc tutaj potrzebujemy zawsze roszczenia terytorialnego. W innym wypadku głupia Austria zawsze dołączy do wojny. Więc na razie naszym rywalem będzie Augsburg. Easy bitewka, augsburska armia zczyszczona. To samo robimy z sojusznikami. Następnie poprawiam relacje z Francją, Czechami. To są dwa duże kraje, które mogą nam w przyszłości pomóc w wojnach z Wenecją. Austrią, debilu, nieważne. Więc jest spora szansa, że dostajemy tutaj serduszko i weźmiemy sojusze z tymi dwoma krajami. Lol, idealnie tego samego dnia padły dwie fortece. Dosłownie, tego samego dnia. Aż żałuję, że mam taki klawisz do nagrywania, jaki mam i mi przeklikało te eventy. Muszę go zmienić w sumie. U sojusznika bierzemy hajsy, dwa razy kończymy ich rywalstwo, żeby dostać jak najwięcej prestiżu. Pamiętajcie, że prestiż bardzo mocno wpływa na to, jaką agresywną ekspansję dostajecie oraz jak szybko tą już, którą macie, zbijacie w dół. O lol, Saluzo jest jeszcze w tej wojnie, nie zauważyłem tego. Ale się ich naganiałem. No to jak już został tylko i wyłącznie Augsburg, lecimy Show Strength, co daje nam 30 Power Projection oraz po 100 punktów każdego rodzaju. Kolejnym naszym celem jest Württembergia, która ma dość mało sojuszy, bo tylko z Mainz, którego wojska rozbijamy na prowincję obok bez większego problemu. Bez Stackwipe'a niestety, ale że wycofują się prowincję swoją również obok, więc Stackwipe mamy. Wyjebiście, easy wojna. Pierwsze wybory, jakie to ekscytujące. I tutaj muszę wam powiedzieć, że mamy fuksa, bo wylosował mi się 34-letni władca, więc chcemy go utrzymać jak najdłużej przy władzy i zwiększać jego umiejętności. Szkoda, że tak w rzeczywistości nie ma, no. Przestajemy być wolnym miastem. Niestety albo stety, podbiliśmy nasze pierwsze terytoria i w zasadzie to też daje nam teraz dużo więcej agresywnej ekspansji. Naszego kupca jednego mamy w Wiedniu. Nie mamy w Wiedniu. Gdzie mamy kupców? Co oni robią w Peszcie oraz Krakowie? Ja tego nie wiem, ja tego nie ponimaję, czemu to tak było rozstawione, ale to, co musimy zrobić, to teraz ustawić dwóch moich kupców na kolekcie w Rejślandzie, czy jakkolwiek się to wymawia, oraz w Wiedniu i od razu ich przestawić na Improve Relation, jak tylko dotrą na miejsce. Lecimy sojusz z Czechami. Obecnie mamy oligarchię, która jest w sumie beznadziejna. Do wyboru mamy Noble Elite, które też jest beznadziejne, bo wydłuża nam się forma wyboru władcy do 8 lat. A mnie zależy na tym, żeby było jak najkrócej. Na drugim tierze najfajniej jest sobie wybrać Random Candidate Bonus plus 1, bo to powoduje, że będziemy dostawali plus 1 punkt dodatkowy za pierwszym razem, jak wybierzemy nowego władcę. Kolejny kraj, który zjadamy, to Baden. I to nam daje już 5 prowincji w regionie, co zwiększa nam Improve Relation o 15% na 20 lat. Od razu to biorę, niech nam spada agresywna jak najszybciej, bo ogólnie potrzebujemy zdobyć jeszcze 5 kolejnych prowincji. Kolejna szybka wojna, w której zdobywamy pieniądze oraz niestety tylko jedną prowincję. Nie chcę, żeby mi za długo okupowali kraj. Interesują nas tylko te z kulturą Swabii.
bo tam są potrzebne do dalszych misji. A dzięki temu... Nie, jeszcze dwie. Byłem pewien, że 5. Mogę też już wybrać pierwszą ideę. I tutaj w sumie mam tylko jedną do zaproponowania. Mój ulubiony zestaw do ograniczenia agresywnej ekspansji i jej szybkiego zbijania, czyli dyplomatyczne oraz humanistyczne idee. Nie ma chyba nic lepszego. Nie dość, że dyplomatyczne idee zwiększają nam improve relation o 25%, to jeszcze w połączeniu z ideami humanistycznymi dają dodatkowe improve relation 20%, a same idee humanistyczne również mają plus 30%. Czas ukorzyć się z papieżem. Pamiętajcie, że ta akcja daje nam jeden punkt papejsy co jakiś czas, tam chyba co roku, jeżeli dobrze pamiętam, i też polepsza z nimi relacje. Bardzo mi zależy, żeby jak najszybciej, no w sumie nie zostać cesarzem Holeroman Empire, bo nie mogę, ale brać tą akcję, co zwiększa nam... O! Jakie to jest OP dla nas! Tak, na tym mi właśnie zależy. A kto tutaj nie ma żadnego wsparcia? Szkoda, myślałem, że będą darmowe pieniądze od Milanu. Co za pech, Strausburg wykrył mojego szpiega. To kogo innego by tu zaatakować? Byłem pewien, że jeżeli mamy claima na Free City, to cesarz nie dołącza do wojny, ale on kuźwa zawsze dołącza. Peszek? Jest! Serduszko u Francji! Poprawianie teraz relacji i trzymanie ich na maksa cały czas. Skończymy tą wojnę jak najszybciej. Ale co Francji obchodzi... Unlawful Territory? What the fuck? Czemu nie mogę mieć tego sojuszu? Ja go bardzo chcę! Nie wiem, który raz Austria już żąda ode mnie ziemi, walić to. Szukam teraz sojuszy z pozostałymi elektorami, a nuż uda nam się rozwiązać dość wcześnie Holeroman Empire. Shadow Kingdom się zadziało i chyba całe Włochy wyszły, oprócz Sienny. Mamy trochę punktów, więc wziąłem Expand Ulm i tak musimy zdewować naszą stolicę do 30 któregoś tam poziomu, więc też róbmy to. Mam wszystko, o Boże, nie miałem podpalane, byłem pewien, że to odpaliłem, no nic, no to teraz mam podpalane. No i super, skracamy czas wyborów o 1. Co 3 lata. To pozwoli nam bardzo szybko nabijać naszych władców do 666. Nie no, Polska jak zwykle nie wzięła najważniejszej prowincji od Węgrów. Mam nadzieję, że Czechy je wezmą. W międzyczasie zjadamy Strausburg, który został wystawiony przez sojuszników. Oh my god, drugie rozwinięcie Right News. Przez to dostajemy 1,5 punkta Republic Tradition na miesiąc. To jest bardzo dobre, bardzo mocne. No i mamy to The Swabian League. Możemy podbijać jeszcze więcej, dostaliśmy roszczenia terytorialne, tylko szkoda, że do prowincji, które już miałem. Wyszedłem z tej wojny, trudno, zapłaciłem 20 punktów trusta, żeby poprawić relacje ponownie z Czechami, a bo mnie to wkurzało, że non to persiedzieli w tej wojnie, a mi wisiał sojusz z Francją tutaj do zawarcia. Teraz go mamy, więc za jakiś czas będziemy raczej atakowali Austriaków, tylko potrzebujemy wsparcia. O Boże, nagle już nie są rywalami. Co za... Austria cały czas żąda moich terytoriów. Chyba rzeczywiście jednak trzeba było tak długo restartować to podejście, aż Austria zgodziłaby się na sojusz z nami i nie żądała tych terytoriów, bo teraz w zasadzie no to największy problem mam z Unlawful Territory. Zatem problemu nie będziecie mieli na NEBie z kodem Lukas 3% zniżki i linki w opisie. No i co za po prostu padaka. Dobra, jak zauważyłem i poprzeglądałem elektorów, mamy pecha. Nie jestem w stanie wziąć w ogóle sojuszu z Saksonią oraz Trierem, więc te dwa państwa muszą zniknąć z mapy. Mają po dwóch, trzech rywali z naszych sojuszników, którzy są innymi elektorami, więc nie jestem w stanie realnie z tymi dwoma państwami mieć sojuszu. A Austria tym swoim Unlawful Territory naprawdę mi tutaj bruździ, że szok. Muszę się pozbyć chrę jak najszybciej. Chociaż Ansbach chyba właśnie mnie uratował i będę mógł zaraz stworzyć Swabię, bo miał sojusze dosłownie z każdym krajem, którego jeszcze musiałem podbić. Wreszcie też możemy polecieć w Sanction Dynasty. Bardzo mnie to się podoba. Przebiliśmy się pod prawie Saksonię, bo akurat mam tutaj unię personalną i nie zauważyłem, że do Trieru to ja jeszcze potrzebuję jednej wojny. No to chyba Saksonii pozbędę się wcześniej niż myślałem. No jako, że mam kapa sporego militarnych punktów, a jednocześnie technologię mam sporo do przodu, no to raczej pójdziemy sobie w dewowanko naszych prowincji, tym bardziej, że mam wszystkie modyfikatory, łącznie z tym z estate'ów. Fuck, i tak wychodzą dość drogo te prowincje. No nic, do 10 poziomu dewa w pierwszej kolejności. I to w zasadzie głównie za punkty
elitarne, chociaż spokojnie punkty administracyjne też będziemy troszeczkę dewowali. Tym bardziej, że mówię, no, chcę mieć kolejną ideę humanistyczną, więc musimy oszczędzać punkty administracyjne. Nasz władca jest już dość stary, ma 60 parę lat, więc warto jest się zastanowić, czy w tym momencie nie wymienić na jakiegoś innego. I tutaj mi się trafiło bardzo fajnie random candidate bonus i początkowo mamy 3-3-3, więc gdzieś dostaniemy czwarty punkt. I zobaczcie, takiego mamy władcę. 40 lat może być. Nie wiem, jakim cudem wygrywam tą bitwę, mając tak dużo mniej wojska. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Możliwe, że mam przewagę technologiczną. Mam szóstkę do... Jeżeli mam szóstkę do piątki, to rzeczywiście mam dużą przewagę na nimi. Tak, zgadza się. To dlatego wygrywam, bo to szóstka do piątki to jest jedna chyba z największych przewag technologicznych, jaką możecie mieć w grze i jakości wojska. No zobaczcie, mniejsza armia, a bez problemu ich stack wipe'ujemy. Potem podobny przeskok jest 14-15 poziom technologiczny. Mimo iż słabszy, ale tak czy siak przewaga w tych technologiach daje bardzo dużo nad krajami, które mają przynajmniej jeden punkt mniej od nas w technologii. Pierwsze rozwinięcie z ery. Już możemy mieć agresywna ekspansja must have, ale drugie, co was zdziwi, to będzie transfer subject. Dlaczego? To zobaczycie. Głupie Czechy zablokowały możliwość dostania wszystkich prowincji. Tutaj próbowałem to przykład z Brandenburgii, ale też tego nie chcą, więc możliwe, że zerwę. Czekajcie, nagle zerwali swoje rywalstwo z Brandenburgią? Nie. O, właśnie tak to zakończymy. Te prowincje pójdą do Czech. Zakończymy rywalstwo Saksonii-Brandenburgii. Pieniążki. I tyle mi wystarczy. Udało się, mam to, mam ze wszystkimi sojusze. Dałem pieniążki, poszedł insult na sąsiada i nagle wszyscy mają ze mną sojusze. No zobacz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy sojusz. No to teraz tylko zostało wypowiedzieć wojnę Austrii i ją zaorać. I lecimy w wojnę, lekka przewaga. Pozostali niestety nie dołączą, bo za bardzo lubią Austriaka. Nie wiem czemu, przepadają za nim, próbowałem wszelkimi metodami ich zmusić do wojny, ale mamy Francję i Czechy, więcej nam nie trzeba. W wojnie o rozwiązanie Holy Roman Empire najważniejsze jest to, żebyście wy, nie wasi sojusznicy, ale wy kontrolowali Wiedeń i wszystkie pozostałe stolice elektorów, które byłyby wam potrzebne. W naszym wypadku jest to tylko i wyłącznie Wiedeń. Gdyby to Czechy okupowały, nie moglibyście rozwiązać Holy Roman Empire. Dlatego poszedłem i zdobyłem najpierw Wiedeń, a dopiero potem zajmuję się wyjmowaniem sojuszników z wojny. I tutaj uwaga, zobaczcie, jeżeli chcemy coś podbić, na przykład tą inną prowincję chciałbym mieć dla siebie, ona nas w tym momencie kosztuje 12 punktów agresywnej ekspansji. Ale gdy rozwiążemy Holy Roman Empire, co też w zasadzie w tym momencie robię, ta sama prowincja kosztuje nas tylko 9 punktów agresywnej ekspansji. To jest tak epickie rozwiązanie Holy Roman Empire, to nam tak obniża agresywną ekspansję, praktycznie o 1/3 w regionie. Ale modyfikator Unlawful Territory nam został. Czyli co nabiłem, to moje. Co podbiłem, to moje. Mamy kopalnię złota, mamy fortecę. No, w sumie to na odwrót. Nieważne, mamy też 10 prowincji, które wreszcie mamy. I Szwabia została uwolniona, co daje nam roszczenia terytorialne do dalszych południowych części Niemiec. Wraz z upadkiem Austrii odpalamy również złotą erę, co pozwoli mi teraz po taniości, no w sumie to pokorować te prowincje, ale jak już kliknąłem złotą erę, nie ma sensu cofać, bo dostajemy zmniejszone wartości, więc straciłem podwójnie, ale możemy nadrobić technologię dyplomatyczną za 222 punkty. Mega tanio, super sprawa. Kolejna sprawa to zrywamy sojusze z krajami, które są najbliżej nas i które będziemy w najbliższej kolejności podbijali. Ale za to jak najlepiej jest poprawiać relacje z krajami ościennymi, takimi jak Kastylia, Osman, Polska, czy też Anglia, jeżeli jeszcze was lubi, żeby zawierać z nimi sojusze, które pomogą wam w walce z koalicją tutaj, o której mi się właśnie zawiązuje. Powiem szczerze, że nie sprawdziłem totalnie ile ja nabiłem sobie agresywnej ekspansji u Austrii, totalnie, więc nie wiem kto będzie w tej koalicji, kto nie. No ale nie chcę tutaj exploitów żadnych stosować, więc będziemy szukali silnych krajów, a potem ruszamy z dalszymi podwojami. Zresztą agresywna ekspansja spada nam obecnie z prędkością 4 punktów na rok, więc za 10 lat żadnej agresywnej ekspansji mieć nie będziemy. Mamy też już 10 okurowanych prowincji, więc wreszcie możemy utworzyć Szwabię. Szwabia jest naprawdę dziwnego koloru, nie wiem, mnie to przypomina jakiś łososiowy czy coś w ten deseń, ale za to idee Szwabii są idealne do podbijania najbliższej okolicy. Zobaczcie, improve relation, zwiększony manpower i na koniec moralki. No state'y to mało ciekawe, interest per autumn bardzo mocne, handel, dodatkowe relacje, advisor, construction cost, prestige oraz jeszcze mniejsza agresywna ekspansja za wszystko. Misje nam się poszerzają po utworzeniu Szwabii,
do podboju w zasadzie całego tego regionu, jeżeli dobrze pamiętam. Utworzenie Szwabii też spowodowało, że rozwiązała się koalicja przeciwko nam. Boją się tego kolorku jak nic, a ja może ruszam w takim razie z dalszymi podbojami. Lul, prawie 5 punktów sama zmiana kraju mi dała. Mamy też tyrolską kopalnię złota, która jest po prostu przekoksana, bo liczy się praktycznie jak za dwie, więc będziemy ją zaraz mocno dewowali. Wziąłem sojusz z Polską i ogarnąłem też sprawę ze wszystkimi sojusznikami i tak dalej. Zapomniałem nawet, że mam jednego wasala, którego trzeba przecież zjeść w końcu. Tak w sumie to tak się zastanowiłem, że ja tylko mam z kilkoma krajami agresywną ekspansję, na którą muszę uważać. Całą resztę ledwo co. O, a kto stoi na moim przepiskim forcie górskim? No Szwajcaria popełnia seppuku. A potem wykorzystajmy naszą przewagę liczebną i zróbmy seppuku znowu my z minus 2. Albo nie seppuku. Te role są pechowe, to dlatego. Tak jak mówiłem, kolejne rozwinięcie z R to jest Transfer Subject, bo to pozwoli nam robić łańcuszek przylegających do siebie roszczeń terytorialnych. Tak jak teraz zrobię. Zobaczcie, nie mam granicy bezpośredniej, mogę robić roszczenie terytorialne, dlatego że mam roszczenie terytorialne, gdzie jest moja flaga? O, tutaj jest Fabia. I możemy robić teraz taki łańcuszek po całym Holy Roman Empire, żeby potem wypowiadać wojny naraz każdemu. Szwajcaria znika. Znowu nie spojrzyłem na agresywną ekspansję. No okej, zaczyna być wesoło. Burgundzki kryzys był w międzyczasie, no ale że nie ma Holy Roman Empire i nic takiego, no to chyba wybrali samodzielność. Z krajami tak daleko od nas bierzemy jak najdłuższe trusy. Żeby były, nie wiem, po 15 lat czy coś, to zdąży nam spaść agresywna ekspansja u nich nawet. I w sumie na razie troszeczkę się wstrzymajmy z dalszymi wojnami, rozbudujmy jak najszybciej ideę humanistyczne, żeby nam spadała szybciej agresywna ekspansja. Ale ja tutaj tej siatki szpiegowskiej buduję, zobaczcie jak tutaj leci ten nasz ślaczek wszystkich roszczeń, które robię. Robię je na północ dlatego, że misje Szwabii prowadzą nas na południe, ku Włochom oraz Bałkanom. Więc jeżeli chcemy podbić Niemcy, to musimy robić to niestety ręcznie. Powiem szczerze, że te ciuszki i zbroje mojego wojska coś mi przypominają. Ja nie mogę, Aragon tak cisnął Kastylię w międzyczasie, a na koniec wpadł pod Unię. Znaczy w sumie jest to dość częste zjawisko, ale wiecie, to trochę takie smutne. Kolejne 30% tam wlatuje, co już daje nam 144% poprawiania relacji. Zaczynam już dalsze wojny zjednoczeniowe, bo zbliżam się do skończenia naszych idei, więc jak najbardziej jest to właściwy moment. I wreszcie mamy to, dokończamy idee humanistyczne, co nam daje mega dobrą politykę, dodatkowe 20 relacji do poprawiania. Więc mamy 159%. W sumie trzeba prestiż podbić jeszcze wyżej. Przeciętny kraj poprawienie relacji to 5,4 punkta, bardzo dużo. No i super, załatwiona sprawa Tyrolu. Dostajemy dalsze roszczenia. O, tak mało? Myślałem, że będzie tego więcej. No nic, lecimy dalej z koksem. Ale tak naprawdę to ja potrzebuję jednej prowincji od Austrii obecnie. Impressive! Yeah, baby! Ach, chciałoby się powiedzieć, że Austria znikła, ale niestety nie. No ale cały nasz wężyk tutaj fajnie przez góry przeszedł. I tak Austria ostatecznie kiedyś tam upadnie. Ta misja, powiem wam szczerze, powinna się nazywać Swabia Fall. Ma wypowiedzieć wojnę krajowi z grupy Muslim, który ma więcej 300 developmentu. No gdzie tutaj jest taki w okolicy? No zastanówmy się. Tja, bardzo kuszące. Uwielbiam te wojny pozycyjne z Wenecją. Może jednak wyjdą z tej wyspy? Tak, przyczółek w Italii został ustanowiony, co daje nam roszczenia terytorialne. Będzie wojna za wojną. Jedziemy. Na jakim poziomie trudności ja gram, skoro Lubecka weszła mi w styczniu do koalicji? No, atakuję kolejne kraje, żeby mi nie wchodziły w koalicję. Jest to mega upierdliwe, no ale chyba tak trzeba to robić. Raczej będzie mi się za dużo tych koalicji tutaj zawiązywało. Z krajami, które mnie za bardzo nie interesują, takie jak Brandenburgia z Burgundia, którą zawsze mylę, nieważne. Raczej będę starał się brać jak najdłuższe trusy. Szwabia, kraj, który wprowadził pierwszy kolonializm na świecie. Bo nad Portugalia go jeszcze nie ma wprowadzonego wszędzie. Jedna wojna zakończona, nie White Peace'em, tylko tam 8-letnim trusem i zobaczcie, i koalicja tam po prostu wychodzi cała. A mnie czeka w międzyczasie, jeszcze nie będę pisował Milanu, kolejna wojna, wezwiemy Polskę do tej. Zjemy Perugię, Florencję, Lukę, Papal State'a, oczywiście White Peace'ujemy, Pizę zjemy. Papal State'a nie ma co podbijać, szczerze mówiąc, bo tylko wkurzymy go. Skupię się najpierw na podboju tych wszystkich włości włoskich w tym kierunku, a dopiero później pójdziemy na północ. Zobaczcie, jak tutaj boss się w jednej prowincji nam zebrał, zaraz go zaatakujemy naszymi armiami. Bum, siakalaka, wszystko zniszczone! Wow, nawet stack wipe przed.
tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, no ale lecimy z obleganiem i w sumie zaatakujemy również Mantuę. Dobra, Urbino nie wołam osobno. 3 razy 100%! O, ten głupi Milan. Czekamy na skorowanko. Dawno żadnej wojny nie toczyłem, więc lecimy z Salzburgiem, czy Saluzo w zasadzie. Salzburg to gdzie indziej leży. Przy okazji resetujemy sobie Trusa z Milanem. Miesiąc później atakujemy Austrię, a naszym celem będzie zdobycie Wiednia. Kolejna partia krajów zjadana. No, taką Florencję wywhitepisowałem, bo to 30 agresywnej ekspansji, taka jedna prowincja by mi dawała. Masakra totalna. No to teraz nadszedł czas, żeby zająć się północ tymi Niemcami. Będzie to jakaś totalna masakra. Bośnia, serio, bierze sojusz chyba z każdym krajem, który chce atakować. To już 6. czy 7. wojna, w której nic od tego kraju nie chce brać. Nie, no jeszcze Francja mnie wzywa do jakiejś durnej wojny. Chociaż może to i dobrze, bo dostanę jakieś punkty przysług. A jak już jesteśmy przy dawaniu, no to kolega prosił, żeby wam przypomnieć o łapkach w górę. Prawda, Piotrek? I mamy naszą piękną Szwabię, która staje się imperium! Wszystkie kultury akceptowalne w ramach niemieckiej. No nie ukrywam, dość słaby to kraj mi wyszedł. 50 golda income'u, 64 tysiące wojska, ale ten 1000 z developmentu mamy i jesteśmy największym imperium na świecie. Kolejne idee będą raczej ofensywne i mocno zastanawiam się nad handlowymi. Oraz czy zmienić wiarę na protestancką, bo mam tutaj dodatkowe 15% improve relation. Największy problem tego podejścia to to, że tutaj praktycznie nie ma żadnych blobów na północy, żeby się wbijać i to ładnie szybko podbijać, tylko takie pomniejsze kraje, mnóstwo wojen bym musiał naraz teraz toczyć, żeby to podbić wszystko do końca, co w sumie byłoby możliwe. I najlepsze w tym buildzie jest to, że praktycznie koalicja nie istnieje. Za 20 lat z Anglią, Danią czy Aragonem mielibyśmy totalnie wyzerowaną, agresywną ekspansję w tym buildzie. W grę w sumie też praktycznie 20 lat i większość krajów by nam nie wchodziła do koalicji, a resztę, zresztą bądźmy szczerzy, 20 lat to byśmy to wszystko podbili już.